Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, pamiętam jako poseł tamtej kadencji, jak to w czerwcu budowało się priorytety polskiej prezydencji i wymyślało się różne hasła, między innymi też sprawa Afryki Północnej w relacji z Europą, ale nic nie było powiedziane, żeby zrównać dopłaty polskim rolnikom. I dzisiaj polscy rolnicy co się dowiadują? Ano, że trzeba z rezerwy, tej żelaznej rezerwy, wyasygnować, różnie mówią, 50, 100 miliardów złotych po to, no panie ministrze, pan się śmieje, ale kilkanaście miliardów euro. Kilkanaście miliardów euro. Dzisiaj, panie ministrze, proszę pojechać na polską wieś i na takie na przykład zebranie Izby Rolniczej. Wie pan, ja byłem. Nie godzi się tu na tej sali powiedzieć, co rolnicy mówią na ten temat i tych słów powtarzać. Ja bym życzył panu, żeby pan znalazł czas i pojechał do nich. Oni nie mają pieniędzy na wapnowanie gruntów, a dowiadują się, ile tych pieniędzy z kasy, na którą oni robili, trzeba oddać tym, co elegancko żyli przez tyle lat. Dziękuję. I mają dopłaty. Nie mówię o emeryturach. Dziękuję.